Widać statki, które stoją tam gdzieś na redzie, czekają na rozładunek, no ale z tej odległości nie widać, czy to są statki węglowe z węglem, czy jakieś inne. No, pojadę na miejsce i zobaczę, jak to wygląda na miejscu w Gdyni. Dzień dobry Państwu. Jestem nad polskim wybrzeżem, nieopodal Gdyni. No nie ukrywam, że przyjechałem tutaj odpocząć, ale skoro jestem już tak blisko portu gdyńskiego, portu węglowego, na który sprowadza się węgiel z zagranicy, no to zainteresowałem się też sprawą węgla, no bo chciałbym wyjaśnić, jak to będzie wyglądało w tym roku. Na Śląsku już często tam bywałem na kopalniach i pokazywałem, jak sytuacja wygląda, no ale może dobrze byłoby też tutaj pokazać i sprawdzić, jak to tutaj wygląda. Bo co się dzieje z węglem? No, wiadomo, że zakończyła się już ta akcja sprzedaży węgla przez gminy. No i w niektórych gminach zostało trochę węgla, a tutaj nawet jeden z portali podaje, że w Tychach zalega węgiel. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Chyba słabo. W Tychach zalega węgiel. Rząd kazał gminom sprzedawać, a teraz robi konkurencję. Przeczytam dalej kilka jeszcze słów. Węgiel, który miały sprzedawać samorządy, zalega na składowiskach. Nikt nie chce go kupować, bo Polska Grupa Węglowa, Polska Grupa Górnicza chyba, znacznie obniżyła swoje ceny. Stosuje różne promocje i teraz paliwo jest tańsze niż ta preferencyjna cena ustalona przez rząd. No bo przypominam, że gdy węgiel w Polsce dochodzi już do 4000 w ubiegłym roku, między 3 a 4 była taka średnia cena, no poniżej 3 to się nie dało kupić. Rząd wtedy ustalił, że gminy będą sprzedawały i gminy dostaną ten węgiel za 1500 zł maksymalnie, natomiast maksymalnie mogą go sprzedawać po 2000. No i większość gmin z tej oferty, może nawet wszystkie, skorzystały. No i w Tychach ten węgiel był sprzedawany również po 2000, choć kopalnia, z której brano ten węgiel za 1500 zł, jest nieopodal, kilkanaście kilometrów od Tychów. Nie dziwię się więc teraz, że nie wszyscy skorzystali z tej oferty w sytuacji, kiedy teraz węgiel znacznie staniał. Węgiel gruby jest po 1100 zł w PGG, natomiast ekogroszek czy groszek jest coś koło 1500 zł. No więc gdyby Tychy sprzedawały ten węgiel nabyty z kopalni za 1500 zł, no to może by jakoś tam się udało to dopiąć. Natomiast przeciętny mieszkaniec myśli sobie tak, no skoro ja mogę pojechać na kopalnię i tak samo jak i gmina, która też z tej samej kopalni bierze, no to po co mam korzystać z pośrednictwa gminy, skoro od razu mogę sobie wziąć z kopalni i to nieraz taniej, bo tak jak mówię, gruby węgiel jest w tej chwili za 1100 zł w PGG. Przewidywałem spadek cen miesiąc czy dwa miesiące temu, kiedy mówiłem, że rozsądna cena jest między 1000 zł a 1200, ale raczej ja się skłaniam, żeby węgiel był w granicach 1000 zł, ponieważ musi być konkurencyjnym paliwem w stosunku do gazu czy energii elektrycznej, czy jeszcze jakichś innych sposobów bardziej wygodnego ogrzewania domu. Węgiel jest niewygodnym sposobem, no trzeba przywieźć, zrzucić, dokładać, usunąć popiół, zapłacić za to wszystko, więc musi kosztować taniej. No i tak się stało, węgiel kosztuje 1100 zł, gminy mają problem ze sprzedaniem tych resztek, które im tam jeszcze zostały i teraz pytanie, co dalej, no bo jest wprawdzie, mamy początek wakacji, no ale zima zbliża się nieubłaganie i za 3 miesiące znowu rozpocznie się Armagedon, właśnie. Co będzie w tym roku? Bo tutaj mamy różne informacje, znajduję w internecie różne ciekawe informacje na ten temat, między innymi taką. Wydobycie w tym roku przez pierwsze 3 miesiące wyniosło 11,9 miliona ton z polskich kopalń, natomiast przed rokiem wynosiło w tym samym okresie 14,3 miliona ton. Cena węgla dla energetyki w marcu ponownie rosła, zaś dla ciepłownictwa spadła. Nadal są to jednak rekordowe wartości, bo teraz trzeba wiedzieć, że
ciepłownictwo płaci coś około 1000 zł za tonę miału, natomiast energetyka zawodowa coś około 700 zł za tonę miału, no, co jest w takiej jawnej sprzeczności z cenami na giełdach międzynarodowych, na giełdzie w Amsterdamie, tak zwana ARA. Tam jest cena między 400, 450, 500 zł, powiedzmy, z tendencją malejącą. No i tutaj podają też informacje takie, że w marcu tego roku wyniosło wydobycie 4,2 miliona ton, a w lutym tego roku, wcześniej miesiąc, było 3,7 miliona ton, zaś 5,5 miliona ton w marcu przed rokiem. Czyli widać, że jest duży spadek wydobycia w stosunku do tego, co było wcześniej. Nie może to za bardzo dziwić, no nie otwarto żadnych nowych ścian, nie otwarto żadnych nowych kopalń. No a górnictwo jest nadal postawione w stan likwidacji, tyle tylko, że jakby odroczonej nieco, bo z powodu kryzysu energetycznego, no tam tą likwidację jakby trochę przesunięto w czasie. No i co tu jeszcze mamy? No cały czas te same dane o malejącym wydobyciu. No i niestety ciągle wysokich cenach dla energetyki i dla ciepłownictwa. No już tutaj nie będę tych wszystkich liczb podawał. W każdym razie, podsumowując, nie wygląda to zbyt dobrze, ponieważ trzeba wiedzieć, że polskie górnictwo wydobywające węgiel głównie wydobywa miał. No tak jak wszędzie zresztą na świecie, 70% to jest miał. I ten miał głównie trafia dla właśnie energetyki i ciepłownictwa. I w tym zakresie polskie wydobycie było zupełnie zadowalające, zaspokajało potrzeby krajowe i energetyki i ciepłownictwa, jeśli chodzi o miał. Natomiast gorzej było z węglem grubym, ponieważ trzeba było tego węgla grubego sprowadzać z różnych kierunków, do tej pory z Rosji. No wiadomo, ale od czasu wojny i restrykcji nałożonych na Rosję, no tego węgla nie można sprowadzać grubego z Rosji, więc co? No oczywiście z całego świata się to sprowadza. W ubiegłym roku sprowadziliśmy 20 milionów ton. Chyba do kwietnia czy do maja 20 milionów ton przez polskie porty właśnie sprowadzono. Z czego, jak łatwo się domyślić, 30% odsiano. Nie? To wychodzi jakieś 7 milionów ton węgla grubego dla ciepłownictwa takiego, dla domów jednorodzinnych po prostu, które spalają głównie węgiel gruby i jako groszek. Natomiast co z resztą? No reszta została. No i teraz problem, zagwozdka jest, co z nią zrobić, nie? Bo zostało co najmniej kilkanaście milionów ton miał. Dlatego, jak widzicie, tutaj górnictwo coraz mniej wydobywa, dlatego, że no, nie ma co z tym zrobić. No po prostu, jeżeli jest za dużo miału w Polsce energetycznego, no to co z nim zrobić? Natomiast węgla grubego również będzie brakowało, jednak będzie brakowało też w przyszłym roku, tylko teraz pytanie ile? Niedawno słyszałem taki wywiad z ministrem Sasinem chyba, który powiedział, że ponieważ mieliśmy słabą zimę, więc ludziom zostały pewne zapasy w piwnicach, pewne zapasy węgla grubego i w tym roku według jego szacunków, no nie wiem skąd to wziął, czy jakieś statystyki zostały przeprowadzone, czy jakieś badania, czy inne, pytano ludzi, w każdym razie, no że podobno jest potrzebne w takim razie około 2-3 milionów ton węgla grubego. Dlatego, że 5 milionów wydobycie nasze krajowe da, no PGG, Bogdanka, Tauron, tam jeszcze jakieś nieliczne prywatne kopalnie, no i w sumie da to 5 milionów ton węgla grubego, a ponieważ będzie potrzebne 7 milionów ton, tak stwierdził minister Sasin, więc najwyżej 2-3 trzeba będzie skądś sprowadzić. Pytanie teraz skąd i jak? No bo jeżeli znowu będzie to na tej samej zasadzie, że sprowadzamy węgiel miałowy, czy taką mieszankę, pospółkę z całego świata gdzieś tam, no to trzeba to będzie przesiać znowu. No czyli jeżeli jest potrzebne 2-3 miliony ton grubego węgla, to 3 razy więcej trzeba sprowadzić, czyli jakieś 7, 8 milionów, 6,
tyle milionów ton węgla grubego trzeba będzie sprowadzić, z czego część zostanie oczywiście znowu na zwałach, gdzieś tam w portach, czy nie wiadomo gdzie. No i właśnie, co teraz z tym węglem dalej? Czy będzie on sprowadzany w tym roku w taki sam sposób jak w ubiegłych latach? Czy rząd znajdzie jakiś inny sposób? No, skoro jestem w Gdyni nieopodal, to pojadę sprawdzić, zobaczyć, jak wygląda nadbrzeże portowe przyjmujące węgiel, nadbrzeże węglowe. Nazywa się to nadbrzeże śląskie, no i drugie masowe to jest nadbrzeże szwedzkie chyba. Chyba tam w tych dwóch miejscach jest składowany i przyjmowany tam jest węgiel. No bo tutaj z daleka widać statki, które stoją tam gdzieś na redzie, czekają na rozładunek, no ale z tej odległości nie widać, czy to są statki węglowe z węglem, czy jakieś inne. No, pojadę na miejsce i zobaczę, jak to wygląda na miejscu w Gdyni. No i jak widać, są tu zwały, hałdy wielkie tego węgla sprowadzonego, ale jak widzę, on tu zalega chyba od kilku miesięcy co najmniej, co widać po tym pęknięciu hałdy, no i takich białych jakby zaciekach czy coś. Być może pryskają ten węgiel jakimś środkiem przeciwpyleniu czy coś. No ale tutaj się nic nie dzieje, nie ma żadnego ruchu, ani masowca, ani statku jakiegoś z węglem. Nic dalej nie ładują, nie przeładowują tego nigdzie dalej. Stoi wszystko, a jest godzina 10 rano dopiero. No to chyba jakiś ruch powinien być. Nic się nie dzieje, co by potwierdzało tę teorię, że wedle rządu węgla jest za dużo. Ale to, co tutaj widać, to jest niesort, czyli głównie miał. Tak zwany niesort, który trzeba odsiać, żeby uzyskać ze 20 parę procent grubego węgla z tego. Skoro jednak z tym miałem nie ma co zrobić, no bo po prostu jest go za dużo i nie sprowadza się go już więcej, no to skąd wezmą te brakujące 2-3 miliony węgla grubego? Oto jest pytanie. Skąd i jak sprowadzą ten gruby węgiel, jeżeli miał już więcej nam nie potrzeba? Jest go za dużo nawet, jak tutaj zresztą widać. Mam taki pomysł, że może powinni w Amsterdamie uruchomić sortownię, odsiać ten gruby węgiel i wagonami go do Polski ściągnąć, a miał, czysty miał, odsprzedać jeszcze w Amsterdamie. No bo Europa nie potrzebuje grubego węgla, tylko miał. Oni przecież grzeją domy głównie gazem, a nie węglem. Ale elektrownie są nadal na miał, no więc kupują ten miał i jest im potrzebny. No i widzicie, jak jest. Wszystko stoi. A za chwilę sierpień. Skąd wezmą te 2-3 miliony groszku i grubego? Tego ja nie wiem. Żegnam się więc z portu w Gdyni. Szczęść Boże. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo to was nic nie kosztuje, a jest dla mnie jakąś formą odwdzięczenia za pracę. Jeszcze raz szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam z Gdyni.